Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj odcinek z porównaniem dwóch puszek z Topsa Champions League 17-18, z tym, że są to dwie wersje, po lewej nordycka, po prawej nasza polska i zobaczymy, jak różnią się karty, bo mamy te same dwie puszki New Singling. Na pewno karty T15 New Singling będą takie same, tak jak tutaj, ale inne karty sprawdzimy, czy się różnią, czy są takie same. Tak więc otwieramy obie puszeczki. Na pewno jest to bardzo ciekawe, czy w identycznych puszkach, tylko różne wersje są. Podobne karty czy nie? Po lewej Nordyk, po prawej polska puszka. Czyli te dwa zawiniątka są identyczne, ale oczywiście otworzymy i sprawdzimy. No i mamy to, czyli limitki Roberta Lewandowskiego tutaj i tutaj. Niczym one się nie różnią. Są identyczne. Czy w polskiej wersji, czy w nordyckiej. No i tutaj mamy nawet poukładane identycznie. S, przepraszam, NS4. Czyli nie jest od 1 do 15, tylko różnie numerki, ale karty są poukładane w identyczny sposób. Tutaj mamy Lukaku, kodziki do lewego, to już możecie sobie wziąć, bo i tak już jest gra zakończona. Kolarow, Salah, Morata. No i tutaj jest zmiana. Nie jest poukładane tak samo, bo tutaj jest Bruma, a tutaj Neymar, a tutaj odwrotnie. Teraz Neymar i Bruma, czyli te dwie karty są inaczej włożone. Seferowicz, Pepe, Kums i jeszcze trzy karty Koszta, Dani Alves i James Rodriguez. Czyli mamy te same karty po obu stronach. A teraz otwieramy pozostałe zawiniątka i tutaj na pewno będzie się to różnić. Już nawet po pierwszej karcie widać, że są inne karty. No, tak więc zaczynamy. UCL All-Star. Tutaj Messi, tutaj Marcelo. Logo i Pawłowicz. Kwist, a tutaj midfield duo z Besiktasu. Tutaj mamy Hutchinsona, a tutaj midfield duo z Juventusu. Logo Kopenhagi, Fabri z Besiktasu. Fransson, Korona, Gerkens, Buła, Otavio, Telin, Die, Torres, Bruno,
Zuffi, Pedro Fabinho, Mbola Chan, Lovren Musonda, Rudiger Kongolo, Marquinhos Matip, Aguero Motta, Busquets Touré, Lucas i Semedo, Danilo Kurzawa, Tolisso Walker, Cuadrado Boateng, Felipe Luis Higuain, Rudy Carrasco, Guerreiro Coman, El Sharawi Smalling, Herrera Royce, Schürrle Nainggolan, Jonas i Rashford, Habs Davis, Rose Augusto, Julio Cesar Nelom, Midfield Duo z Paris Saint-Germain i Dembele, Augustinson Antonson, Logo Borussii i Midfield Duo z Kopenhagi, Roerslev, Keita. No i tutaj już mamy w Nordyku kartę specjalną. Jest to Hotshot Pierre Aubameyang. A tutaj jeszcze bazóweczka z FC Porto. Czyli to już jest pierwsza różnica. Teraz mamy Marcano, Defensive Dynamo. A tutaj z tego samego insertu Thiago Silva. Hotshot Falcao i Robert Lewandowski. Tutaj wpada również Thiago Silva i Bailey. Defensive Dynamo. Harry Kane i Robert Lewandowski, czyli i tutaj Robert wpadł. Dalej, Man of the Match, a tutaj jeszcze Defensive Dynamo. Coś czuję, że tutaj chyba jest więcej kart o jedną. Tak to by wychodziło teraz. Man of the Match, Alcantara i Onyekuru. Nie, jest tyle samo, tylko że tutaj jest nordycka karta, a tutaj Man of the Match, czyli to jest ta pierwsza różnica i też tylko jedna nordycka karta w tej drugiej puszce. No i zostały nam karty Realu. Mamy tutaj Kovacicza i Ramosa. A więc, moi kochani, tak to wygląda. W każdej puszce nordyckiej mamy tylko jedną kartę nordycką, a jeżeli chodzi o zawartość, to mniej więcej podobnie. Jest tyle samo zwykłych bazówek i specjalnych, tak samo, tylko że tutaj jest jedna nordycka, a tutaj jakaś zwykła inna, czy Man of the Match, czy jakiś hotshot. Tak więc, moi kochani, wiemy już wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem Wam, odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!